Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ostatni już odcinek z gry Tasty Planet. Bardzo serdecznie was zapraszam. Dobra, dokładnie tak wygląda nasza sytuacja na mapie. Jak widzicie, jesteśmy już na ostatnim przystanku. All the way down, czyli cała droga na dół. 27 minut na brązowy medal, dokładnie, dobrze słyszycie, 27 minut w jedną mapkę. 27 minut, 20 sekund na złoty medal. Bardziej byśmy celowali w ten brązowy medal. Bardzo mi przykro, że to już jest ostatnia mapka i naprawdę boję się trochę grać, bo 27 minut grać w jedną mapkę w Tasty Planet. Masakra. Ale zaczynajmy. Dobra, więc zaczynamy tak, jak zaczynaliśmy w grze. W którymś tam poziomie właśnie tak zaczynaliśmy, zjadaliśmy ogórki, które tutaj też latają. To są oczywiście bakterie, ale ja mówię na to ogórki. No i co? Cała ta seria była przez was bardzo dobrze oglądana. Ta seria i Tasty Planet dla mnie to chyba były jedne z najfajniejszych serii do prowadzenia, bo tak jak już kiedyś mówiłem, te gry wymagają bardzo mało takiego wysiłku, są bardzo przyjemne, bardzo fajne, a i wam się też bardzo podobają. Dalej, jak każdy, pewnie nie rozumiem fenomenu tych gier, ale są naprawdę przyjemne i wyświetlenia ta gra u mnie przynajmniej robiła naprawdę bardzo dobre. I bardzo mi przykro, powiem bardzo po raz dziesiąty, że to już koniec, ale ha, no co, na pewno jakaś inna seria zajmie miejsce tej. Mam nadzieję, że znajdziemy równie przyjemną grę, równie taką grę, w którą będziemy mogli sobie grać i gadać, bo ta seria była bardziej pogadankowa niż growa tak naprawdę, bo były odcinki, w których ja gadałem cały czas na całkiem inny temat niż gra i to też wam się podobało i to mi też bardzo się podobało, bo mogłem tutaj zapytać was o opinie na dane tematy czy na inne rzeczy. Ostatnie dni były jakby zarezerwowane w tej serii na pytania i na rozmowę o 24-godzinnym live'ie, który odbędzie się już dzisiaj o godzinie 16, więc macie jeszcze chwilkę, dosłownie chwilę, ażeby się na tego live'a przygotować i mam nadzieję, że każdy, kto obejrzy ten odcinek, zjawi się na tym 24-godzinnym live'ie. Oczywiście ja nie każę wam siedzieć ze mną 24 godziny. Bardzo by było mi przyjemnie, gdybyście spędzili ze mną ten czas. Ale oczywiście nawet jeżeli wpadniecie na 10 minut, powiedzieć cześć na czacie, będzie mi bardzo miło. A więc dzisiaj będzie 24-godzinny live. Przygotowania na ten live trwały już od kilku dni. Jak wiecie, były testowe live'y, był jeden testowy live. I było naprawdę fajnie, wszystko działało, ja bawiłem się naprawdę bardzo fajnie. Troszkę mnie to zaskoczyło, bo nie wiedziałem, że będzie aż tak fajnie. Bardzo było też ciężko, bo ciężko się gra i odpowiada na komentarze. To jest też właśnie temat, o którym chciałem z wami porozmawiać, bo wiem, że ja i Mati mamy bardzo dużo wspólnych widzów. I Mateusz trochę częściej ode mnie streamuje. I bardzo dużo osób pisze u niego na czacie, że Mati, ty nie odpowiadasz w ogóle na komentarze na live'ie. To jest bardzo ciężka robota. Ja starałem się grać w Hearthstone, czyli grę logiczną, grę karcianą, w której trzeba myśleć, żeby coś zrobić i odpowiadać na wasze komentarze. Tych komentarzy było na tyle dużo, że nie dało się pogodzić myślenia w grze i rozmawiania z wami. Jeżeli z Matim gramy, czy Mati sam gra w Dead by Daylight czy GTA, to są gry, które wymagają naprawdę poświęcenia uwagi, bo musicie celować, musicie strzelać, musicie jechać autem i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę nie ma możliwości, żeby patrzeć cały czas na czat i cały czas odpowiadać na pytania. Zwłaszcza, że te pytania bardzo często się powtarzają. A kiedy, wiecie, ja robiłem jednego tego live'a, czy tam dwa, i wiecie, u mnie już się pytania powtarzały, na niektóre mi się nie chciało odpowiadać, bo już odpowiadałem na te pytania na przykład 10 minut temu. No ale logiczne, że tej osoby, która zadała to pytanie, mogło te 10 minut temu na czacie nie być i mogła nie słyszeć odpowiedzi na to pytanie, więc i tak trzeba odpowiedzieć. Więc no po prostu przestańcie tak pisać cały czas, że ty nie odpowiadasz na pytania na live'ie, ojolololele. No nie da się. Chcecie, spróbujcie sami odpalić live'a, spróbujcie grać i jeszcze do tego rozmawiać, mówić i jeszcze do tego odpowiadać na pytania. Dużo osób twierdzi, że samo nagrywanie już jest ciężkie, ponieważ trzeba grać, trzeba myśleć o grze i trzeba mówić, żeby było dość ciekawie albo śmiesznie, prawda? Do tego dołączcie jeszcze odpowiadanie na wasze komentarze. To jest naprawdę bardzo duży wysiłek, no. Przygotowania do 24-godzinnego live'a właśnie trwały pod względem testowania live'a.
No i ja troszkę się przygotowuję tak fizycznie. Dzisiaj na przykład wstałem o 12, idąc spać o 2. No to nie jest jakiś mega, wiecie, no nie spałem całego dnia, spałem niby 10 godzin. Ale no o 12 nie przywykłem wstawać o 12, a no myślę, że takie dłuższe spanie teraz, albo późniejsze wstawanie troszkę mi wynagrodzi, bo noc na pewno będzie całkiem ciężka na tym 24-godzinnym live'ie. Ta noc może być naprawdę ciężka. Dużo osób się zadeklarowało, że będzie ze mną się działo, ale no tak naprawdę ja od was tego nie wymagam absolutnie, no bo ja chyba oglądałem kilka 24-godzinnych live'ów, ale na żadnym w nocy nie siedziałem, no aż tak to wiecie, aż takim fanem ludzi nie jestem, żeby zarywać noc, tylko dlatego, żeby pooglądać live'a kogoś. Ale no jeżeli macie taką ochotę, bardzo, bardzo byłoby mi miło. No mam nadzieję, że na pewno nie będę sam, żeby chociaż jedna osoba ze mną była, żeby miał się do kogo odezwać. Bo samemu na live'ie może być dość nudno i dość ciężko, zwłaszcza, że w nocy będzie pewnie taki mały... taka mała załamka, kiedy będzie chciało mi się spać. A, no. No i będzie, myślę, że fajnie. No tak więc kolejny temat streama, co tam będziemy robić? Wiadomo, będziemy grali w gry. Większość czasu pewnie spędzę przy Hearthstone, czyli mojej ulubionej grze. Pouczę was, bo była właśnie, ten testowy live był z tej gry i bardzo dużo osób pisało, że nie rozumie, o co w tej grze chodzi. No to jest gra karciana, gra logiczna, więc żeby rozumieć, trzeba albo trochę pograć, albo trochę pooglądać. A ja bardzo dawno w nią nie grałem, bo po prostu nie miałem czasu, ale na live'ie, wiadomo, to jest gra wymagająca dużo czasu. A na live'ie ten czas będzie, no pewnie w dzień będziemy grali w inne gry, takie typowo moje kanałowe, czyli w GTA, jakieś tam inne pierdółki. Natomiast w nocy myślę, że kiedy będzie już mniej osób, będę grał sobie właśnie w Hearthstone. Chyba, że będzie jakaś ciekawsza propozycja z waszej strony, to na pewno skorzystamy i na pewno będziemy testowali różne tutaj gierki. Może horror, ale nie obiecuję, bo ja jestem naprawdę miękką pałką, jeżeli chodzi o horrory i naprawdę bardzo mocno się ich boję. Co te kurde mrówki odwałają? Próbują je zjeść, strzelają laserami, no dziwne takie jakieś, takie niewyżyte te mrówki. Więc 6 minut już gram. To spoko, ja się właśnie dlatego lubię tę grę, bo tutaj sobie pogadam sobie i ten czas leci dość szybko. Mamy już tam, no nie wiem, jedną szóstą może paska zapełniliśmy. Więc no nie najgorzej już jest. Co ta mrówka? Zaklinowała się, uwolniłem ją. No nie będę już taki. Wiem, że ona chce mnie zgładzić, ale no takie całe życie pomiędzy dwoma, nie wiem, to chyba woda jest, nie? To trochę może być smutne. Mogę zadać już mrówki, więc uciekajcie lepiej. Uciekajcie. Cieszcie się życiem, póki możecie. Tutaj kolejna mróweczka do zjedzenia, kolejne kamyczki. No i tyle. No i nie wiem, no myślę, że więcej o tym 24-godzinnym live'ie jakoś mega nie będziemy rozmawiać. Mówię ogólnie, bardzo miałem fajne wspomnienia z tego pierwszego live'u testowego, który trwał 1,5 godziny. Robiłem go z moją dziewczyną Gabrysią, właśnie graliśmy w Hearthstone. Było naprawdę bardzo fajnie. Ja myślałem, że będzie, nie wiem, z 10 osób i to będzie rekord. A było, przez pewien czas było po 100 osób i naprawdę było bardzo fajnie, ale pytań było tak dużo, że głowa od samego ruszania głową tutaj, bo tam mam drugi monitor, tak mi już bolała, że jak sobie pomyślałem, że będę musiał tak wytrzymać 24 godziny, może być ciężko. Dlatego też mam do was prośbę, żebyście też, nie wiem, nie krzyczeli na mnie albo nie gniewali się, jeżeli nie odpowiem na wasze pytanie. No wiecie, jak chcecie, żebym grał, to też muszę się na tym skupić, nie mogę odpowiadać na wszystkie pytania. Dobra, powoli sobie tutaj rośniemy, możemy zjadać rozmaite, coraz większe rzeczy, myślę, że zaraz opuścimy tą mapkę, znaczy powiększymy się po raz kolejny. No i jak widzicie, tak też się stało, tutaj jesteśmy już większymi gu i teraz już nie tylko mrówki do nas strzelają, ale i też myszy, więc troszkę przypał. No więc tak jak mówię, ciężko mi się rozchodzić z tą serią, z tą grą. Bo to była taka gra, która naprawdę nie wymagała dużo. Zawsze był taki kiedyś, znaczy zawsze pojawia się w życiu youtubera taki dzień, kiedy nic mu się nie chce i kiedy na przykład, albo nie może po prostu, bo na przykład jest gdzieś na wyjeździe i musi nagrać na jutro, na przykład ja tak mam często, że na przykład jadę do dziewczyny na cały dzień i wiem, że mnie nie będzie, a nie mam za dużo nagrane na kolejny odcinek, znaczy na kolejny dzień, to wtedy sobie mówię, o, usiądę sobie, nagram sobie 15 minutek Tasty Planet i będzie super, no i wszyscy będą szczęśliwi, ja będę szczęśliwy, bo to się bardzo fajnie nagrywa. No i tyle, a jak tej gry nie będzie, to nie wiem, chyba nie ma drugiej takiej gry, której by się tak fajnie nagrywało jak właśnie to. Oczywiście gry z chłopakami są też równie fajne i równie chillujące, nawet dużo bardziej, bo no są... Po prostu lepiej się bawisz grając z kolegami niż samemu. No ale to jest jednak, wiecie, logistyczna taka podróż, żeby tutaj zgadać się ze wszystkimi, żeby zapytać, czy ktoś ma czas. Nie zawsze wszyscy mają czas. A, i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko troszkę trwa.
A to sobie siadasz po prostu i grasz i masz odcinek, który się ludziom bardzo podoba, na którym ty możesz sobie pogadać, nie musisz jakoś mega tryhardować, no i jest wszystko fajnie, no. Ale no, na każdym odcinku już mówię, jak będę tęsknił za tą grą, ale to faktycznie, to jest prawda, to będę tęsknił. Nie ma już chyba więcej, może napiszę do twórców, na przykład wszyscy napiszmy do twórców, żeby zrobili nowe Tasty coś tam. Tylko nowe co mogą? Zrobili już Tasty Planeta, Tasty kurde pod wodą, teraz może w świecie ptaków. O, to nie jest zły pomysł. Jesteśmy już coraz więksi, już tutaj jesteśmy na mapce z robotami, więc... No zobaczymy co tam będzie. No niestety kilka osób w komentarzach, za co was bardzo nie lubię, już zespoilowało mi co będzie na końcu. Oczywiście nie wszystko powiedziało, tylko tak mniej więcej co będziemy robili na końcu, a byłem ciekaw jak to wszystko się skończy. No zobaczymy, no wiem już, że ziemię zjadłem, bo ziemię zjadłem w poprzednim odcinku. Ale no ja wam nie będę spoilerował, no musicie sami zobaczyć jak to wszystko się skończy. Ja takiego dokładnego zakończenia oczywiście też jestem bardzo ciekaw. Niestety dzisiaj bardzo męczy mnie alergia i możecie to słyszeć, że mówię troszkę przez nos, czy że sobie właśnie czasem siorbnę nosem i tak dalej, że czasem zrobię jakieś dłuższe, znaczy dłuższe, no po prostu cięcia, to dlatego pewnie, że albo smarkam nos, albo kicham, albo cokolwiek innego z tym związane robię. Ło, przepraszam, nie powinienem tak robić, ale no musiałem. Co tu się jeszcze dzieje? Mamy dopiero 77 cm, a tak jak mówię, zadamy ludzi. Humanoidów, czyli no w sumie roboty, ale no pewnie są wielkości ludzi. Więc, no ale już o tym też już dużo razy mówiłem, więc zjadamy teraz jakieś hoverboard, czyli takie te latające deski z powrotu do przyszłości. Tak, ostatni odcinek się przedostatni odcinek nazywałem Powrót do przyszłości i kilku z was napisało: Jezus Manojek! Nie można wrócić do przyszłości, wraca się do przeszłości. Ale chodziło o to, że taki bardzo popularny film był Powrót do przyszłości. No, dlatego tak nazwałem ten odcinek, ludzie, troszkę wiecie. To jest taki już w miarę kultowy film, nie? Myślę, że większość osób go zna. Tak myślałem przynajmniej, nie wiem czy tak jest. Jeżeli nie, no to sorry, że nie szczaliliście żaluzji. Co tutaj mogę zjeść? Mogę zjeść to, czy mogę jeszcze zjeść jakieś ciekawe rzeczy. Co jest po drugiej stronie globu? Znaczy globu, co jest po drugiej stronie tutaj miasteczka? Są tutaj krzaki, które mogę zjeść. Krzaki dają naprawdę dużo, więc krzaki opłaca się jeść. Tamten mogę krzak zjeść. Auto wypadł. Wypadł auto, tu kolejne auto stoi. Muszę się jakoś go przepchać to auto. No troszkę nie w tą stronę go przepchałem. Aha, tutaj nie wjadę, bo ten już czołg na mnie tutaj stara się zapolować. Tutaj. Dobra. Jestem już coraz większy. Już nawet takie większe krzewy mogę jeść, więc spoko. Tutaj. Dobra, już jesteśmy naprawdę sporym skurczybykiem. Czy to już mogę? To już mogę. To po to też wrócę. No i teraz polecimy tutaj. Auta już mogę nawet zjadać. Patrzcie, auta. Zjadam auta i zaraz będę mógł nawet tego czołga. Już mogę, patrzcie. Łop, jest. Dobra, tam jest więcej czołgów. Co wy? A co tutaj się odwala? Myślicie, że na mnie zapolujecie? Jestem za szybki dla was. Za szybki, mano. Raz, dwa, trzy, łokieto i po oponencie, no. Tak, jak to popularny streamer tutaj mówi. Że wyjaśnia oponentów, no. Więc co? Streamowanie. Co mogę wam powiedzieć o streamowaniu? No streamowanie jest naprawdę bardzo przyjemne. No nawet miałem pomysł, żeby skończyć już z dwoma odcinkami dziennie i robić dla was codzienne streamy, ale raczej tak nie zrobię. No. Dwa odcinki dziennie miały być do końca wakacji i będą do końca wakacji. Ja mam, jak wiecie, jestem studentem, więc mam miesiąc wakacji dłużej. A to dlatego, że nie mam ferii ani innych świąt, wiecie. Mam bardzo mało przerw w roku. Więc mam 3 miesiące wakacji w sumie. I co tutaj można powiedzieć? No więc może w październiku byśmy live'owali, zobaczymy. Jak mi się spodoba, to czemu nie? O, już wyleciałem z matki Ziemi, już jestem w kosmosie, ale to spoko. Pozjadamy asteroidy, no i ile już mamy metrów? 83 metry. 13 minut już gram. Już czuję te 13 minut w nogach, już długo jest, długo. Zawsze jak się zmieniają te mapki czy coś, to jest chwila na odprężenie, tutaj wiecie, pomiędzy, to... To można sobie chwilę ten, tutaj zmienić jakiś temat, tutaj, a tutaj no już jest ciężko, już przegadałem tyle tematów w tej grze,
że ciężko znaleźć jakieś nowe tematy do obgadywania, to faktycznie. Może to dobrze, że ta gra już się kończy, bo już nie miałbym o czym z wami rozmawiać, no. Wszystko, co chciałem, wszystkie te jakieś tematy, to poruszyłem. No dokładnie tak jest. Co tutaj się dzieje? Musimy zjadać te asteroidy i tam latają jakieś stacje kosmiczne. Ciekawe, czy to są stacje badawcze, czy to ufolutki już. No, ufolutki tak blisko raczej by nie latały. To, no nie, to raczej jest, chyba, że to z jakiegoś Star Treka. Ale wątpię. Star Treka nigdy nie oglądałem praktycznie. Wiadomo, czasem jakieś urywki w telewizji jak leciało, jako dziecko tam się zobaczyło, ale o co chodzi, to niekoniecznie wiem, ale no takiej stacji nie pamiętam. Ze Star Warsów też raczej nie pamiętam. O, zobaczymy, co to było. Aha, nie zobaczymy, bo od razu tacy wielcy urośliśmy, że nie zdążyłem zjeść tamtego. Pewnie mogłem już dużo wcześniej. No i to już są ufolutki, no wiadomo, no tutaj raczej moi by do mnie w talerzach kosmicznych, statkach nie strzelali, ale oni mogą się sami ze sobą rozbijać, to wiem. Patrz, teraz tutaj ich tak zrobimy. Łop. No nie wyszło ich porobienie, a ja tu straciłem tylko troszkę masy, ale tutaj trzeba zadać te duże kamienie, bo jak wiadomo, duże kamienie dają najwięcej. Dobra, tutaj unikniemy. Pop! To zjem to i zaraz będę ciebie zjadał, mój ty talerzyku. Jak to się nazywało? Spodek. O, talerzyk. Ja pierniczę. Co ja już mówię? No, za długo już gram w Tasty Planet. I nawet takie podstawy mi się mylą. O, już mogę zjeść tutaj. Ufolutków. Jezu, jednego zjadłem i koniec. Op! Dobra, tutaj całą naszą tutaj... asteroidy, taki pas asteroid, widzę, że jest koło Ziemi jakiś. O, kolejna taka stacja, więc tutaj już będę chciał jemu spróbować zjeść. Patrz, większe statki nawet zamówili. Powiedzieli, kurde, mano, tamte nam zjadł. To trzeba większe zrobić. No i zrobili. Tutaj kolejny pas asteroid. No i co, trzeba się właśnie tymi pasami chyba żywić na razie, dopóki nie będziemy mogli zjeść tamtego większego czegoś. Tam coś na górze mi pokazywało. A, tutaj są takie większe asteroidy, jakieś takie piaszczyste trochę, mamy już 130 km, to już naprawdę jesteśmy dość sporym czymś. Dalej nie wiem tak naprawdę, czym my jesteśmy tutaj i czy ja mogę zjeść już tą bazę, bo ta baza, bym chciał zobaczyć, co to jest za baza. Nie mogę. Jeszcze jestem całkiem mały, jeżeli chodzi o ziemię. No nie, znowu mi znikło. No i tutaj się rodzi problem, tu jest największy problem właśnie ze sterowaniem. Jeżeli... Planeta się zmienia, nie? Znaczy, co się zmienia? Planeta się nie zmienia. Ale kamerka się zmienia i wy musicie nadążyć, a to tak szybko skręca, że tego się nie da praktycznie, wiecie, opanować. I to jest duża katorga tej gry, że sterowanie jest ciężkie. Jeżeli jesteście dużym tutaj robakiem, czy tam czymś, no to łatwo się steruje, ale jeżeli jesteście malutcy, do tego kamerka jest tak bardzo oddalona, to on tak skręca, jakby, nie wiem, jakby się upił. Czy tutaj jest Mars, znaczy Księżyc? Czy to Księżyc koło nas spada? Oczywiście, wielu z was też się śmiało z mojej wiedzy na temat gwiazd i w ogóle... No nie znam się na tym, no. Co wam będę kłamał? No tak średnio mnie to zawsze... Znaczy interesowało, ale nie aż tyle, żeby wiedzieć dokładnie takie rzeczy. Czemu wszystkie meteoryty w Ziemię tutaj walą? Halo, znaczy asteroidy. Tak raczej w prawdziwym życiu chyba aż tak nie jest, nie? Że wszystko leci w naszą stronę. To by mogło być dość niebezpieczne, bym powiedział. No, teraz jesteśmy na przykład już więksi, całkiem sporzy, więc łatwo się już te rzeczy zjada, bo wiecie, no kilka rzeczy naraz możemy nawet zjeść. Ale jak jesteśmy naprawdę małym tutaj, małą rzeczą i kamerka oddala się dość mocno, to jest naprawdę ciężko. Powiem wam też, że jest ciężko tak gadać cały czas. A już mi słabo troszkę. Nie no, aż tak to nie. Zobaczymy. No. O, teraz już ci słabo mówisz, a ty chcesz przecież live'a zrobić 24-godzinnego. Mano, jak ty tak możesz? No mogę. Co ja tutaj mam zjadać? A, tutaj są pasy asteroid. I pierwsze, co zrobię, to zjem ziemię, bo wtedy nie pamiętałem, żebym zjadł ziemię. A ja chcę zjeść ziemię, kurde. Chcę zjeść ziemię. Dobra, tutaj mogę zjeść. Zjadłem Marsa. Zjadłem Ziemię, dobra. No i tyle mi już wystarczy. Zjadłem też Merkurego, Wenus. To już jest naprawdę dużym skurczybykiem, jak Wenus było takie małe dla mnie. Tutaj lecą dalej. Dobra, jest Słońce, są kolejne planety. Ale no na razie musimy tutaj na asteroidach się pożywić, takich troszkę mniejszych. Znowu jesteśmy całkiem mali, no ale są takie tych ławice tych tutaj rzeczy, więc dość jest prosto.
tutaj koło Słońca dość dużo tego, a dziwne, bo powinno się spalić chyba, jak to tak blisko Słońca, nie? Chociaż w sumie może to nie jest wcale tak blisko, bo to jakiś planet, to nie widzę. O, widzę tutaj planetę jaką? Jupitera, czyli kurde Jowisza. Chyba, tak mi się wydaje. Tutaj co, Neptun? Nie, Uran. Uran, no i tyle. Czy tutaj są jakieś małe rzeczy do zjedzenia? Oczywiście, że są. Całkiem nawet sporo ich. Więc się najem, mam 340 megametrów. Superaśnie, co tutaj jest kolejnego do zjedzenia. No i rozkmińcie to, zbliżamy się do czasu. Za minutę będzie taki czas, jaki potrzeba było na złoty medal. Ja nawet jeszcze w połowie nie jestem paska wypełnionego. To jakim cudem by dało radę zrobić to na złoty medal? Ja nie mam pojęcia, bo myślę, że robię to wszystko całkiem szybko. No może mam tam z 2 minuty straty, jak naprawdę byłem małym tym i nie nadrabiałem. Więc co się dzieje? Jakim cudem można mieć tutaj złoty medal? Ja się pytam, czy jest ktoś taki na świecie, kto zdobył złoty medal na ostatnim levelu? Tutaj Neptun był? Dobra. Teraz będziemy zjadać te czerwone giganty. Nie, to gwiazdy po prostu. Dobra, ale znowu jesteśmy bardzo małymi ludkami i znowu będzie bardzo ciężko. Chyba, że teraz właśnie dużo szybciej, no pewnie, że dużo szybciej. Tutaj prawie 100 megametrów rośniemy. 50, no dobra. Więc teraz ten pasek będzie dużo szybciej się wypełniał. Co pewnie za tym idzie... No, będziemy ten pasek dużo szybciej wypełniali. Skoro się będzie dużo szybciej wypełniał, to będziemy go dużo szybciej wypełniali. Myślę, że ma to sens logiczny, to co mówię. Miałem logikę na pierwszym roku studiów, więc... Wiem, co mówię, ludziski. Jezus, już nawet nie wiem, co mówię. Już mi się język plącze. Dobra, tutaj gwiazdy zjadamy. Trochę ich mało, ale zjadamy. No muszą być ogromne, skoro... Czy to jest słońce? Halo! No, słońce. Dobra, zjedliśmy słońce. Teraz zjadamy te ogromne gwiazdy. A są jeszcze większe, kurde, powiem wam. Są jeszcze większe. Gigametry mamy już. Gigabajty prawie, można by powiedzieć. No, za kilkanaście sekund będzie czas na złoty medal. Ja, no mówię, dalej jestem w połowie paska. Troszkę nieciekawie, no ale co zrobić? Zjadam dalej gwiazdy. Czerwone punkciki. Czy to dalej są gwiazdy, czy już... Nie, to już są czerwone giganty, dobra. To już myślę, że będzie troszkę łatwiej wejść... Tu jaki wielki zjedzony. Dobra, no ale znowu jestem taką małą kuleczką. No i jak ja mam to zjadać? No halo. Szysz. Dobra, idzie mi całkiem nieźle. Ja coś wyczuwam, kurde, że my brązowy medal dostaniemy. Tak nawet bym powiedział, że to jest całkiem możliwe. No bo idzie nam całkiem spoko. Wiadomo, są tutaj trudności z trafianiem, kiedy jesteśmy małą kuleczką. Po prostu trzeba dużo wcześniej już zaplanować, jaki kurs obierzemy i po prostu trafić. 22 minuty już ta mapka trwa, no to jest dłużej o jakieś 7 minut niż średni odcinek z Tasty Planet. Oczywiście poprzedni był długi, a to dlatego, że mapki były długie, a chcieliśmy zostawić na ostatni odcinek właśnie ostatnią mapkę. Dopiero jesteśmy w połowie, no troszeczkę ponad połową mastka? Jezu, ja już nie myślę, co mówię. Ponad połową paska, to już jest mój tam kolejny X odcinek, który nagrałem. Hiper giganty, więc już nie myślę, jest też dość późno, bo jest po 21. No to niby nie tak późno, nie? Ale już człowiek jest troszkę bardziej zmęczony. Czarna dziura! Dobra, to pamiętam. Tuś trzeba zjadać to wokół czarnej dziury i potem zjeść czarną dziurę. No zbliżamy się do wypełnienia paska. Dość jeszcze jesteśmy odlegli od tego. Ale no mam nadzieję, że no na brązowy medal, to czemu by nie zasłużyć? No może zasłużyłem, może nie, kto wie. Tutaj już coraz szybciej ten pasek się wypełnia, patrzcie, już jesteśmy naprawdę blisko. Mogę zjeść już czarną dziurę, mam ją, teraz te nebule będę zjadał, czyli poczytałem o tym, to jest tam jakiś zbiór gazów i pyłów, to jest bardzo ładnie to wygląda w rzeczywistości. W grze też całkiem spoko, tutaj zjadamy nebule. Nebule, nie buję i teraz już, no patrzcie, już dużo szybciej to się wypełnia ten pasek, więc teraz przyspieszymy tempo kolejne. Te zielone nebule, niebieskie, czy tam fioletowe nebule. Zjadamy, rośniemy całkiem gwałtownie jak na takie rzeczy. Dobra, tutaj, szybko, tutaj. Woo! Zawsze grałem w to na padzie, teraz gram na klawiaturze, jak wam w ostatnim odcinku zacząłem grać, no jest całkiem znośnie. Tutaj, ale już mnie trochę ręka boli od klikania, no bez przerwy przez 25 minut grania.
Ej, już jesteśmy, no, patrzcie, już mamy jedną tutaj, znaczy dwie trzecie paska już tak spokojnie, a zostało jeszcze 3 minuty do zrobienia brązowego medalu. To jest do zrobienia. Ludziki, to wszystko jest do zrobienia. Mogę już zjadać jakieś białe te, tak? Czy nebule? Nie, jeszcze białych, no mogę już zjadać. Dobra, białe zjadam. Woo! Star, czyli to jest takie, wiecie, zbiorowisko gwiazd. Zjadamy, zjadamy. Tu, to już mnie rośnie tak syto, patrzcie, to po kilka tych... Nie wiem nawet jak nazwać tą jednostkę. Lecimy dalej, tutaj zbieramy, tutaj jemy, tutaj... No już jesteśmy naprawdę blisko wypełnienia pasku. O, ale to było, kurde, pamiętam, że to było ciężkie do zrobienia, bo tu trzeba się tak... Trzeba najpierw to przylecieć kilka razy dookoła, troszkę podrosnąć, aż w końcu będziemy mogli zjadać więcej i więcej. Bo to się ciężko tak robi, tak żeby zjadać wszystko po kolei. Zróbmy to taką techniką. Taką techniką tutaj, patrzcie, jemy, jemy i z każdym obrotem jemy coraz więcej, aż w końcu będziemy takich rozmiarów, że będziemy w stanie zjeść wszystko naraz tak naprawdę. O, już jesteśmy takich rozmiarów, dobra, tutaj opłyniemy to, opłyniemy, opłyniemy, opłyniemy i ja chcę zjeść już to w środku, dobra, zjadam. Tutaj galaktyki kolejne, nie, już raczej nie zdążymy na te, bo to jeszcze było w poprzednim odcinku, a tu podobno będzie coś nowego. Raczej nie dam rady już na brązowy medal, ale no tak jak mówię, ja tam się medalami nie przejmuję. Miałem nadzieję, że może się uda, ale jak widać nie. Ja tylko się zastanawiam, jakim cudem ktoś zrobił złoty medal tutaj, bo to jest niemożliwe. Tak jak mówię, no to żeby złoty medal zdobyć, to jest niemożliwe. Ja robię to naprawdę szybko, co? No kilka razy nie trafiłem, jak byłem małym tym. Ale żeby zrobić to w minutę 21, wow, no to naprawdę trzeba mieć jaja, że to tak nazwę. Trzeba mieć jaja. Tutaj kolejne galaktyki zjadam. I co, czyżbym na końcu zjadł cały wszechświat? Prawdopodobnie tak, no skoro zjadamy już nawet galaktyki, to wszechświat też powinniśmy zjeść. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy, czy to, co mówili widzowie na temat tego, co się stanie na końcu, czy to było prawdziwe, czy tak tylko sobie oszukiwali. No, mam nadzieję, że sobie oszukiwali, bo jeżeli nie, to wyjdzie na to, że zakończenie będzie bardzo dziwne. Naprawdę, będzie bardzo dziwne. Zobaczymy, zobaczymy. No nie, no chociaż kurde, powiem wam, że może, ile zostało? No tak minuta została chyba niecała do brązowego medalu. A my już zjadamy super klastery. Nie wiem, co to są super klastery, ale no to już takie jakieś super galaktyki, takie wszystko tak naprawdę, kurde. Zjadamy już bardzo dużo. Co to jest? Co ja zjadam? O co chodzi? Co to jest? Jakaś wycina. A to o to chodziło. Dobra, czyli jednak nie kłamali mnie. Zjadamy żółwie. I zdążyłem na brązowy medal? Miałem 27-12. Ile było na brązowy medal? Koniec, czekajcie. Daj, trzeba przeczytać historyjkę. Dobra, czyli jest powiedziane, że cała galaktyka była... noszona na plecach żółwia czasu, a ten żółw stanął na plecach innego żółwia czasu, a ten na jeszcze innego żółwia czasu i tak w kółko. I kurde, że one były bardzo, bardzo miłe i grzeczne, były peaceful i nie mogły się uchronić przed gupokalipsą. I to było bardzo smaczne dla gu i... do samego końca właśnie zjechał. Dobra, tutaj oczywiście napisy, które sobie skipniemy. Bardzo dziękuję producentom za... No nie, nie udało się. Ile było? 27-10 chyba było na brązowy medal, nie? Jeżeli tak, to będzie mi bardzo smutno. Nie, 27. To 13 sekund zabrakło nam do medalu, ale tak czy siak... Super, nie wiem jakim cudem ktoś zrobił 21-20. 27 minut grać w jedną mapkę praktycznie bez odetchnięcia. Bardzo ciężko było. Znaczy było przyjemnie, ale ciężko. Mam nadzieję, że wam się spodobała ta seria. Nie będę grał bonusowych poziomów, bo już mówiłem dlaczego. Nie widzę zbytnio sensu. To takie będzie przeciąganie na siłę. Mam nadzieję, że wam się spodobała ta seria. Wiem, że wam się spodobała. Mi się bardzo spodobała, więc jeżeli wam się spodobała, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie spodobała, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli... Nie jeżeli, po prostu bądźcie na dzisiejszym streamie 24-godzinnym. Będzie mi bardzo miło, chociaż na chwilę wpadnijcie, powiedzcie cześć. Ja wam już bardzo serdecznie dziękuję. Żegnamy się z Tasty Planet. Trzymajcie się. Papa.